Szanowni Państwo, uroczystości rocznicowe zbrodni katyńskiej, tragedii smoleńskiej rozpoczniemy hymnem Polski. Szanowni Państwo, w imieniu władz samorządowych powiatu krośnieńskiego mam przyjemność powitać wszystkich, którzy dziś są tu z nami i pragną uczcić 76. rocznicę zbrodni katyńskiej i 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej. Proszę o wygłoszenie referatu okolicznościowego pana Jana Gancarskiego, dyrektora Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Oddajemy dzisiaj hołd pamięci ofiar zbrodni katyńskiej oraz katastrofy w Smoleńsku, gdzie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria. W okresie 70 lat w jednym miejscu doszło do dwóch tragedii narodu polskiego. Szanowni Państwo, 1 września 1930 roku Polskę zaatakowały Niemcy. 17 września tego samego roku Polska została zdradziecko napadnięta przez Związek Sowiecki. Jej terytorium w oparciu o Trakt Ribbentrop-Mołotow zawarty pomiędzy Niemcami a Związkiem Sowieckim podzielono między dwóch okupantów. Ziemie na wschód od Sanu i Bugu przypadły Sowietom. Na tym terenie zgromadzono ogromne zapasy broni i środków walki, aby odeprzeć atakującą od zachodu niemiecką nawałę. Jednak pomimo doświadczeń z wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku oraz zbrodni dokonanych w latach 30. na Polakach w Rosji Sowieckiej wydano rozkaz, aby z Armią Czerwoną nie walczyć, a to znaczy się poddać. Pomimo tego dochodziło do wielu walk i bitew z przeważającymi siłami Armii Czerwonej. Do sowieckiej niewoli, często bez walki, dostała się wielka ilość oficerów i żołnierzy, którzy zostali internowani, zesłani do więzień i łagrów. Byli też rozstrzeliwani na miejscu. Wśród oficerów byli nie tylko zawodowi żołnierze i policjanci, ale także lekarze, naukowcy, nauczyciele, artyści, prawnicy, księża, urzędnicy, właściciele ziemscy, kwiat polskiej inteligencji. Około 22 tysiące osób zamknięto w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. Stalin uważał ich za swoich śmiertelnych wrogów i 5 marca 1940 roku wydał rozkaz zamordowania więźniów. Zbrodnia ta nie miała nigdy ujrzeć światła dziennego. Jednak Zachód szybko poznał prawdę o Katyniu. Wywiad ZWZ-AK dotarł na miejsce już w drugiej połowie 1940 roku. Wysłańcy znaleźli groby, rozkopali jeden z nich, postawili krzyż. Co wystarczyło, żeby wskazać morderców. Masakra w Katyniu prowadzona była od 3 kwietnia do 11 maja 1940 roku. Jednak wiadomość o niej była dla władz podziemnych, obawiających się prowokacji, mało wiarygodna. Zamordowano co najmniej 21 760 obywateli Polski, w tym ponad 10 tysięcy oficerów wojska i policji. Dopiero 13 kwietnia 1990 roku Rosja oficjalnie przyznała, że była to jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu. Rodziny ofiar zbrodni przebywające na tych terenach, to około 22 do 25 tysięcy rodzin, czyli ponad 60 tysięcy osób, wysiedlono w kwietniu 1940 roku do Kazachstanu. Wśród rozstrzelanych oficerów rezerwy było kilkudziesięciu profesorów, około 920 lekarzy, 770 nauczycieli, 650 inżynierów, 450 prawników, a także parlamentarzyści, urzędnicy państwowi, pisarze, artyści, muzycy i sportowcy, 600 lotników. Ludzie ci stanowili elitę Wojska Polskiego i kwiat inteligencji polskiej. Zamordowani byli częścią niewielkiej liczebnie warstwy polskiej przedwojennej inteligencji.
Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w 1941 roku linia frontu przesunęła się na wschód, a Smoleńsk i Gniezdowo znalazły się na terytorium okupowanym przez III Rzeszę. Rotmistrz Bolesław Lisowski, garda z Nowogródzkiej Armii Krajowej, dostał polecenie, aby na miejscu sprawdzić szokujący meldunek o wymordowaniu polskich oficerów. Dwie pierwsze misje nie osiągnęły celu. Wreszcie za trzecim razem, 24 grudnia 1941 roku, patrol dotarł do Gniezdowa. Po wycofaniu się Sowietów, mieszkańcom okolicy rozwiązały się języki. Potwierdzili informację o masakrze. Mówili o kilku tysiącach rozstrzelanych i zaprowadzili zwiadowców, którzy podawali się za handlarzy w miejsce masowych grobów. Ci rozkopali jeden. Przekonali się, że spoczywają w nim rzeczywiście żołnierze w polskich mundurach i postawili tam krzyż. W kwietniu 1943 roku Niemcy ujawnili znowu prawdę o grobach katyńskich, ale właśnie Sowiety były wówczas tą stroną wojny, na którą postawił Zachód, wspierając ją materialnie. Nie wolno było drażnić Stalina. Przecież wystarczyła prośba rządu w Londynie o udział Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w ekshumacji, by Związek Sowiecki zerwał stosunki z władzami Polski na uchodźstwie i rozpętał nagonkę na polskich wspólników Hitlera, w cudzysłowie. Kiedy Niemcy ogłosili informację o odkryciu dołów śmierci w lasku pod Smoleńskiem, nie wszyscy Polacy chcieli im wierzyć. Władze państwa podziemnego musiały zająć jednoznaczne stanowisko. Cytuję. Tym razem propaganda niemiecka nie kłamała. Dokonując odkrycia, Niemcy mieli do wyboru albo zataić zbrodnię, która przypomina swymi rozmiarami masowe zbrodnie przez nich na Polakach popełnione, albo podać po raz pierwszy prawdziwy fakt i tym samym stworzyć złudzenia, że wszystko, co pisze ich propaganda, jest prawdą. Brzmiało oświadczenie władz konspiracyjnych. Władze sowieckie chciały za wszelką cenę ukryć zbrodnie, obarczając nią Niemców. Prowadziły w tym celu specjalne kampanie. Problemu zbrodni katyńskiej nie podnoszono także w Norymberdze, gdzie sądzono zbrodniarzy niemieckich. W czasach PRL-u mówienie o Katyniu było zabronione. Można było za to stracić pracę, wylecieć ze szkoły czy ze studiów, a nawet zostać ukaranym więzieniem. Głośno mówiło o tym jedynie Radio Wolna Europa i publikacje wydawane na Zachodzie, a później poza cenzurą. Prawda o Katyniu nie mogła się przebić także po upadku Związku Sowieckiego, a wszystkie dokumenty nie zostały do dzisiaj ujawnione i nadal zalegają w rosyjskich archiwach. 21 marca 1980 roku na znak protestu przeciwko kłamstwu katyńskiemu na rynku głównym w Krakowie dokonał samospalenia Walenty Badylak, były żołnierz Armii Krajowej. Dzisiaj Rosjanie tworzą antykatyń, posądzając Polaków o mordowanie Rosjan w czasie wojny polsko-bolszewickiej, którzy znaleźli się w obozach, co jest oczywistą nieprawdą. Groby pomordowanych Polaków odkryto nie tylko w Katyniu, ale także Charkowie, Twerze, Miednoje, Bykowni, a jeszcze nie wszystkie są znane. Może są to Kuropaty na Białorusi. Mordowano ich okrutnie ze związanymi w tył rękami strzałem w tył głowy. Zbrodnia katyńska pozbawiła Polskę najlepszych elit, ludzi najlepiej wykształconych, specjalistów, patriotów oddanych ojczyźnie. Musimy o tym zawsze pamiętać. A zbrodnie te dotyczą także Krosna i powiatu kościńskiego. Samego Krosna jeńscy polscy z obozów w Kozielsku rozstrzelani przez NKWD w Katyniu w 1940 roku to 24 osoby. W Starobielsku to 33 osoby. W Ostaszkowie to 25 osób. Lista osób represjonowanych przez NKWD z Krosna, zamordowanych w innym miejscu to jedna osoba. Wśród ofiar było 55 oficerów i funkcjonariuszy służby czynnej i 25 oficerów rezerwy.
23 spośród nich to absolwenci lub byli uczniowie krośnieńskich szkół. 8 było nauczycielami i następnych 8 ukończyło studia uniwersyteckie lub politechniczne. 4 podpułkowników, 2 majorów, 20 kapitanów, pozostali to w większości porucznicy lub podporucznicy. Najstarsi spośród krośnian to major Heinar i major Stelmach, liczący 46 lat, zaś najmłodszy porucznik Samborski 27 lat. Wśród zamordowanych w Twerze był także major ksiądz Mieczysław Janas. Duchowni odgrywali bardzo ważną rolę w obozach, niosąc uwięzionym posługę religijną. W odpowiedzi na taką postawę księży NKWD nakazało usunięcie Wigilię Bożego Narodzenia 1939 roku z 3 obozów około 200 kapłanów wszystkich wyznań, głównie księży katolickich. Zostali zamordowani, a okoliczności ich śmierci nie są do tej pory wyjaśnione. Z powiatu krośnieńskiego zamordowano w Kozielsku 18 osób, w Starobielsku 29 osób. Ukraińska lista katyńska to 3 osoby, w tym generał brygady Tadeusz Sulimirski. Jeńcy polscy, więźniowie obozu w Ostaszkowie, urodzeni w powiecie krośnieńskim, pochowani na cmentarzu w Miennoje, to 8 osób. Zamordowani w Ostaszkowie to 16 osób. Razem z powiatu krośnieńskiego, ziemskiego, to 74 osoby zamordowane. Jeśli doda się liczbę 83 jeńców związanych z Krosnem, 74 oficerów i policjantów, którzy zginęli na wschodzie w 1940 roku, a byli związani z powiatem krośnieńskim, to suma ofiar przekracza liczbę 150 osób. To jest ponad 5 klas szkolnych. Jest o wiele większą liczbą od ofiar powiatu przesowskiego i sanockiego, około 50 osób, i jasielskiego ponad 70 osób. Ich ofiara nie pójdzie na marne. Będzie siłą dla obecnych i przyszłych pokoleń. Zwróćmy uwagę na fakt, że były też rodziny wśród tych pomordowanych, które utraciły więcej niż jednego żołnierza. Jeżeli spojrzy się na przekrój społeczny środowisk, z których wywodzili się oficerowie i policjanci, to wielu pochodziło z biednych chłopskich rodzin lub mieszczańskich, wykształconych w wyniku wielkiego poświęcenia ich rodziców. Ale byli też synowie znakomitych rodów, burmistrza, radnych, przedsiębiorców. Wszystkich łączył patriotyzm i zrozumienie spełnienia powinności wobec swojego kraju. Szanowni Państwo, w czasie II wojny światowej utraciliśmy na wszystkich frontach 6 tysięcy oficerów, a w niewoli sowieckiej ponad 9 tysięcy. Z kilkunastu polskich generałów przeżyło zaledwie 2. Straty funkcjonariuszy policji wyniosły w sumie 9701 osób. Już w 1947 roku na emigracji wyszło obszerne opracowanie dotyczące Katynia, zbrodnia katyńska w świetle dokumentów z przedmową generała Andersa, które informowało o sytuacji. Podkreślić należy, że podobnej zbrodni na jeńcach wojennych nie dokonał nikt w najnowszej historii świata. To o mogiłach bohaterów Golgoty Wschodu powiedział Ojciec Święty Jan Paweł II. Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Sprawa Katynia musi być stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy. Katyn zakazany, zakłamany, zapomniany, w dalszym ciągu upomina się o pełną prawdę. Szanowni Państwo, 6 lat temu na lotnisku w Smoleńsku zginęła ponownie polska elita. Zginął pan prezydent profesor Lech Kaczyński wraz z małżonką i 94 inne osoby. Osoby te, jak wiemy, chciały złożyć hołd zamordowanym w Katyniu. Organizacji wizyty i późniejszych wydarzeń towarzyszył przemysł pogardy, kłamstwa i nienawiści.
rozdzielono wyjazd pana premiera i pana prezydenta. Do przygotowania wizyty uruchomiono dyplomację rosyjską, usłużnych Polaków i media. Odnoszę wrażenie, że lot jednym samolotem 96 osób elity przywódczej państwa polskiego na obszar wrogiego od stuleci państwa, do tego źle przygotowanym samolotem na nierozpoznane lotnisko, nie był właśnie tak przypadkowo zorganizowany. Śmierć 96 osób o różnych poglądach, z różnych partii politycznych, w znanych okolicznościach, a szczególnie zachowanie po katastrofie rządu Rzeczypospolitej, dowodzi o jego totalnej bezsilności lub uwikłaniu. Niemoc, decyzyjny chaos, pozoracja i ucieczka z pola bitwy doprowadziły do oddania śledztwa w ręce Rosjan. Wszyscy widzieliśmy, jak kłamano i ukrywano prawdę. Niszczono dowody z katastrofy, a nawet tuszowano zamianę ciał. Teren tragedii niedostępny był dla polskich ekspertów i dziennikarzy. Do dzisiaj nie mamy w Polsce wraku rozbitego samolotu i czarnych skrzynek, a każda ich kopia ma inną długość. Część świadków popełniła samobójstwo, części miesza się pamięć. Każdy, kto obserwuje w mediach traktowanie tej katastrofy przez Rosję i rząd pana prezydenta Donalda Tuska, widzi, że jak mówi polskie przysłowie, na złodzieju czapka gorę. Dlatego my, Polacy, musimy upominać się o prawdę. Prawdę trzeba odkryć. Prawdy nie wolno się bać. Prawda nas wyzwoli. Prawda jest warunkiem zgody i wybaczenia, do którego wzywał wczoraj pan prezydent Andrzej Duda. Zakłamywanie tragedii smoleńskiej przypomina zakłamywanie mordu katyńskiego. Wśród tych, którzy zginęli w Smoleńsku w służbie Rzeczypospolitej, byli także mieszkańcy Podkarpacia. Świętej pamięci marszałek Stanisław Zając, świętej pamięci minister Grażyna Gęsicka oraz świętej pamięci poseł Leszek Deptuła i generałowie Kazimierz Gilarski oraz Bronisław Kwiatkowski. Dzisiaj oddajmy wszystkim 96 zmarłym hołd. Dziękujmy za ich życie, za ich mądrość, za ich służbę. Dziękuję za uwagę. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, członkowie rodzin katyńskich, mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem katyńskim w Krośnie, aby w 76. rocznicę zbrodni katyńskiej oraz 6. rocznicę katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem przywołać pamięć naszych rodaków, którzy do końca pozostali wierni Rzeczypospolitej. Do was wołam, mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora. Stańcie do apelu! Bohaterów! O recytację wiersza Kazimiery Iłakowiczówny O Boże proszę Dominikę Góra, uczennicę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, laureatkę 6. konkursu poezji sybirackiej. O Boże! Najpierw jechali długo, wieziono ich wiosenną szarugą. Ilu ich było? 2, 5, 8, 12 tysięcy? Pamiętamy ich zbrojnych i hojnych. Pamiętamy młodziutkich przed wojną. O Boże, nie myśleć więcej. Każdy dzień ma swoją pracę, a tamto nie wraca. A jednak... O czym myślał, zanim umierał, za szeregiem walący się szereg? Będziemy kiedyś wiedzieli, skoro już wyszli spod ziemi. Czy szarpały ich ręce brudne? Czy poszli na rzeź bez oporu? Czy konali wiosennym wieczorem? Czy zabito ich w mroźne rano? O Boże, czy im się pożegnać dano? Czy do końca, aż kat wystrzelił, o niczym nie wiedzieli? Jeden
był jedynak u matki, drugi u ojca, ostatni, a trzeci popełnił zbrodnię i jeszcze jej nie zamodlił. U czwartego synek i żona, piątemu wielkość sądzona, jak to być może? A przecie katów także Pan Bóg stworzył. O Boże, który w jaskółce mieszkasz, co obłoki mija, i w jastrzębiu, co w locie jaskółkę zabija, i w kwiatuszku wypieszczonym w cieniu leśnych malin, i w tych, co i maliny, i kwiat podeptali, który zlatujesz ogniem w pędzącym pocisku, i w mózgu świecisz, co się od ciosu rozpryska. Który jesteś, i to mnie zdumiewa najwięcej, jednocześnie w Polaku, Moskalu i Niemcu. O Boże, z tej wichury, co pali pół świata, stąp i zamieszkaj, błagam Ciebie. Nie w dzieciach, nie w kwiatach, nie w jasnych duszach, ani czystych wodach, ale w sercach katów. Posadzenie dębu katyńskiego zamyka plan upamiętnienia przez powiat krośnieński tragedii katyńskiej i smoleńskiej. O posadzenie dębu proszę senator Rzeczpospolitej Polskiej panią Alicję Zając, panią Helenę Jabłecką, krewną księdza majora Mieczysława Janasa. Ksiądz Janas był stryjem pani Heleny. Zapraszam również księdza prałata Kazimierza Kaczora i starostę krośnieńskiego pana Jana Juszczaka. Starosto, szanowni czcigodni księża, szanowni państwo goście, żołnierze drużyny Strzelca, szanowni mieszkańcy Krosna. Z wielkim wzruszeniem i szacunkiem stajemy w kolejnym dniu w miejscach upamiętnienia ofiar zbrodniczego reżimu, którzy zginęli na nieludzkiej ziemi tylko dlatego, że byli Polakami. Stajemy przed miejscem upamiętnienia tych, którzy w 70. rocznicę, kiedy wreszcie było wolno, wyruszyli, aby w szczególny sposób z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Lechem Kaczyńskim i prezydentem ostatnim prezydentem na uchodźstwie, Ryszardem Kaczorowskim, uczcić ich pamięć. Dzisiaj, kiedy kolejny rok przyjeżdżamy do Krosna, ten symboliczny dom, który niedługo rozwinęliście i będzie rósł na pamięć i chwałę tych bohaterów, będzie nam zawsze przypominał o tej tragicznej dacie 10 kwietnia i o tej drugiej dacie 10 kwietnia 2010 roku,
kiedy przypieczętowano jakby tą długą historię, kiedy nie wolno było mówić o Katyniu, kiedy nie wolno było czcić tych bohaterów. Ja w tym miejscu, jako członek rodziny świętej pamięci Stanisława Zająca, pragnę w swoim imieniu, ale także wszystkich tych, którzy ponieśli wielką ofiarę życia swoich bliskich, swoich matek, ojców, braci, sióstr, synów i córek, wtedy 10 kwietnia 2010 roku w drodze dla uczczenia pamięci ofiar Katynia. Pragnę wszystkim bardzo serdecznie podziękować za te miejsca upamiętnienia w kraju i za granicą i za tą pamięć w sercach, bo ważne są pomniki, ważne są miejsca upamiętnienia, ale najważniejsza jest ludzka pamięć przekazywana z pokolenia na pokolenie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w tych uroczystościach i za tą trwającą już od 6 lat pamięć. Dziękuję bardzo. Przechodniu, przerwij marsz swój i zdejm nakrycie głowy przed pomnikiem, symbolem ofiar anonimowych. Tych, co za Polskę, wiarę i za honor narodu oddali swoje życie w czerwonych kaźniach wschodu. Zginął, bo był Polakiem z obszarników czy z chłopów, policjantem, leśnikiem, funkcjonariuszem KOP-u, oficerem, handlowcem, starostą, rzemieślnikiem, nauczycielem, wójtem, wojskowym osadnikiem. Zabity, bo był młody, zabity, bo był stary, zastrzelony za ręce zbyt białe, okulary, za zegarek, za spinki, za krawat, za koszulę, za jaśnie pański wygląd, w tył głowy dostał kulę. Stracony, bo szedł prosto, więc pewnie był żołnierzem, a jeżeli cywilem, to szpiegiem lub harcerzem, co w obydwu przypadkach jest rzeczą oczywistą, że był wrogiem reżimy, kontrrewolucjonistą. Umarł w drodze i w biegu, z pociągu wyrzucony. Skonał, na lesorubce przez sosnę przywalony. Zamarzł w czasie buranu na stepie w Kazachstanie. Padł z wycieńczenia, normy wyrobić nie był w stanie. Wykończył go niechętny Polakom brygadzista. Tego śmierć wygrał w karty urka, kryminalista. Padł ofiarą tyfusu czy innej otwrzy plagi. Poszedł do piachu z głodu, jak inne do chodiagi. Zginął w czasie ucieczki z łagru, wspiął się na druty, zastrzelony przez konwój lub bagnetem zakłuty. Po ziemniaka się schylił, czy odchodząc na stronę, o jeden krok przekroczył nieprzekraczalną zonę. NKWD, burżujskiej Polski reakcjonistów, mordowało planowo. Wierzących, ateistów, księży, rabinów, popów, pastorów, mułów, lekarzy, generałów, artystów, prawników, dziennikarzy, inżynierów i posłów, profesorów, docentów, by wytrzebić elitę polskich inteligentów. Przychodniu, przerwij marsz swój. Poświęć chwilę skupienia przed pomnikiem wzniesionym rodakom bez imienia, nieznanym, co za Polskę, wiarę i cześć narodu oddali swoje życie w krwawej Golgocie Wschodu. Bo dziś z ziemi nieludzkiej, gdzie spoczywają w Bogu, tylko w naszych modlitwach do kraju wrócić mogą.
Zapraszam wicewojewodę podkarpackiego, pana Witolda Lechowskiego. Rzeczypospolitej Polskiej pana Piotra Babineca kwiaty złoży pan Grzegorz Wołczański. Rzeczypospolitej Polskiej pana Stanisława Piotrowicza kwiaty złoży pani Sabina Kozubal. Zapraszam Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Kwiaty składają zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu Podkarpacie pan Wojciech Jarząb oraz panowie Krzysztof Fal i Lucjan Fejkiel. Zapraszam delegację powiatu krośnieńskiego. Kwiaty składają przewodniczący Rady Powiatu pan Edward Nowak, starosta krośnieński pan Jan Juszczak, wicestarosta pan Adolf Kasprzyk, członkowie zarządu pan Aleksander Mercik, pani Iwona Stefanik i pan Stanisław Józefczyk. Miasta Krosna kwiaty złoży przewodniczący Rady Miejskiej pan Zbigniew Kubit oraz wiceprzewodniczący panowie Zdzisław Dudycz i Kazimierz Marek. Miasta Krosna kwiaty złoży zastępca prezydenta pan Bronisław Baran. Burmistrzów powiatu krośnieńskiego kwiaty złożą pan Jan Omachel, wójt gminy Krościenko-Wyżne, pan Adam Dańczak, wójt Jaślisk, pan Andrzej Koniecki, wójt Chorkówki, zastępca burmistrza Rymanowa pan Jan Materniak, burmistrz Jedlicza pani Jolanta Urbanik, wójt gminy Wojaszówka pan Sławomir Stefański.
O złożenie kwiatów proszę przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli, pana Andrzeja Dziedzica oraz burmistrza Dukli, pana Andrzeja Bytnara. Zdroju kwiaty złożą przewodniczący Rady Miejskiej pan Józef Sowiński i pan Grzegorz Mieratka. Zapraszam burmistrza Iwonicza Zdroju, pana Witolda Kocaja wraz z zastępcą panem Jackiem Ryglem. Batalionu Strzelców Podhalańskich z Przemyśla kwiaty złoży porucznik Piotr Gawłowski z delegacją. Zapraszam wojskowego komendanta uzupełnień w Jaśle, podpułkownika Andrzeja Nakiela, panu komendantowi towarzyszy zastępca major Krzysztof Kowal. O złożenie kwiatów proszę komendanta Komendy Miejskiej Policji w Krośnie, pana Leszka Buryłę z delegacją. Złoży komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, pan Krzysztof Korzec z delegacją. Kwiaty złoży pan Adam Kozłowski.
Zapraszam Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie. Kwiaty składają pani prezes Joanna Kubit, pan Stanisław Pomprowicz, pani Jadwiga Węgrzyn i pan Aleksander Roman. Zapraszam Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, oddział krośnieński z siedzibą w Jaśle. Kwiaty złoży prezes pan Jan Klimkiewicz i sekretarz pan Wiesław Korczykowski. Zapraszam Wojewódzki Szpital Podkarpacki. Kwiaty w imieniu Wojewódzkiego Szpitala złoży dyrektor pan Piotr Lenik i zastępca pan Piotr Masłowski. Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie kwiaty składają zastępca dyrektora pan Marek Marecki, nadleśniczy Nadleśnictwa Dukla pan Zbigniew Żywiec oraz nadleśniczy czy Nadleśnictwa Rymanów pan Paweł Panaś. Biblioteki Pedagogicznej kwiaty składa pani dyrektor Małgorzata Szybiak z delegacją. Sprawiedliwości powiatu krośnieńskiego. Kwiaty złoży pan Jan Pelczar, pan Łukasz Piruk i pan Stanisław Kenar.
Zapraszam klub historyczny z publicznego gimnazjum imienia Stanisława Gałuszki w Przybówce. Rady składają uczniowie. Kwiaty złożą dyrektorzy szkół powiatu krośnieńskiego, pani dyrektor Iwona Pytel, Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu, pan Zygmunt Ginalski, dyrektor zespołu szkół w Jedliczu, pan Leszek Zajdel, dyrektor zespołu szkół w Iwoniczu, pan Jan Warsznica, dyrektor zespołu szkół gastronomiczno-hotelarskich w Iwoniczu Zdroju, i pan dyrektor Krzysztof Głuczek, zespół szkół przy ośrodku szkolno-wychowawczym w Iwoniczu. Wiązanki kwiatów w imieniu Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym kwiaty składają pani inspektor Monika Subik wraz z uczniami. Do złożenia kwiatów zapraszam panią dyrektor Martę Kucjagieło i panią Dorotę Krzanowską, które reprezentują poradnię psychologiczno-pedagogiczną w Miejscu Piastowym. Poradnię psychologiczno-pedagogiczną numer 1 w Krośnie reprezentują dziś pani dyrektor Małgorzata Rybczyńska i pani Katarzyna Kotowska. Ceremonię składania kwiatów zakończy wiązanka z Towarzystwa Gimnastycznego SOK-u i Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Dostojni, czcigodni uczestnicy powiatowych uroczystości poświęconych zbrodni katyńskiej i tragedii smoleńskiej. Gorącym i serdecznym sercem ogarniam was tu wszystkich zebranych i dziękuję za waszą obecność.
bardzo gorąco i serdecznie dziękuję, że po raz kolejny zaszczyciła nas i uczestniczy z nami pani senator Alicja Zając. Mąż pani Alicji na zawsze pozostaje w naszym sercu, pan senator Stanisław Zając. Bardzo serdecznie dziękuję, że uczestniczył w naszym spotkaniu i uroczystości pan wicewojewoda Witold Lechowski, po raz pierwszy przedstawiciel rządu Rzeczpospolitej Polskiej, zaszczycił nasze spotkanie, naszą uroczystość. Serdecznie dziękuję za obecność żołnierzom 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich. Te podziękowania składam na ręce porucznika Piotra Gawłowskiego i podporucznika Mariusza Cygana. Serdecznie dziękuję za obecność służb mundurowych, Policji, Straży Pożarnej. I w tym miejscu chciałbym po raz kolejny podziękować panu Stanisławowi Systkowi za to, że będąc w pielgrzymce z księdzem prałatem Kazimierzem Kaczorem, pomyślał o tym, żeby to, co jest tak drogie naszemu sercu, sercu każdego Polaka, było tutaj, na ziemi krośnieńskiej. Za tą ziemię, za ten dąb przywieziony serdecznie dziękuję. Dziękuję samorządowcom tak licznie zebranym, koleżankom i kolegom, którzy z roku na rok są z nami i świętujemy te trudne chwile w historii narodu polskiego. Dziękuję wszystkim wam tu obecnym za uczestniczenie, mimo tego, że pogoda niezbyt sprzyja. Na tę uroczystość zostały wystawione poczty sztandarowe, poczet 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich, sztandar Komendy Miejskiej Policji, sztandar Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej w Krośnie, sztandar Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Regionu Podkarpacie. Jest z nami sztandar Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Są sztandary naszych szkół, Zespołu Szkół Armii Krajowej w Jedliczu, Liceum Ogólnokształcącego w Jedliczu, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu. Jest sztandar Towarzystwa Gimnazjalnego Sokół. Jest z nami sztandar Zespołu Szkół z Miejsca Piastowego. Dziękuję bardzo Orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej z Iskrzyni i bardzo serdecznie dziękuję panu dyrektorowi Janowi Gancarskiemu za wygłoszony referat tak mocno osadzony w realiach Krosna i ziemi krośnieńskiej. Dziękuję wszystkim tym, których nie wymieniłem, a którzy tu jesteście i widzę was i poznają. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za wasze uczestnictwo. Bardzo dziękuję również czcigodnemu duchowieństwu, z którym jestem tak zżyty, że po prostu dopiero teraz zauważyłem, że stoję w pierwszym szeregu. Szanowni państwo, wasza obecność tutaj jest znakiem, jest świadectwem pamięci i szacunku dla tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę. Tutaj, przed tym pomnikiem, pamiętamy i kładziemy fundamenty pod piękny pałac pamięci dla przyszłych pokoleń. I chcemy, aby ten obelisk był takim wyzwaniem i wołaniem dla nas i przyszłych pokoleń. Pani Grażyna, prowadząca dzisiejszą uroczystość, powiedziała, że
aktem zasadzenia dębu katyńskiego zamykamy plan, powiatowy plan uczczenia tragicznie pomordowanych i tych, którzy zginęli w drodze do Katynia pod Smoleńskiem. Niestety, szanowni państwo, muszę zaprzeczyć temu. Musimy i chcemy wrócić do upamiętniania symbolami tych tragicznych wydarzeń. Z przykrością muszę stwierdzić, że urna zamontowana 2 lata temu z ziemią katyńską i smoleńską tu na tym obelisku została kilka dni temu skradziona. Czy uczyniono to z lichej chciwości? Czy uczyniono to z nienawiści, która zaślepia i powoduje brak poczucia więzi z narodem, z historią narodu? Nie wiem. Nieważne w tej chwili. Ale my jako samorząd powiatu umieścimy tą urnę. Umieścimy po raz kolejny ziemią katyńską i smoleńską, aby ten pomnik był wyrzutem dla niektórych, znakiem sprzeciwu dla niektórych, ale dla większości, bo jestem co do tego pewien, dla większości będzie to przypomnienie i wezwanie nas do tego, abyśmy dawali świadectwo prawdzie i historii i pamiętali o tych, którzy zasługują na tą pamięć. Dlatego wierząc świętych obcowania, wołam ponownie do tych, którzy zostali zbrodniczo zgładzeni w Katyniu, w Starobielsku, Ostaszkowie, w Bykowni i w wielu innych miejscach na nieludzkiej ziemi. Wzywam tych, którzy roztrzaskali się o smoleńską ziemię. Stańcie do apelu z nami tutaj i pomóżcie nam budować Polskę według waszych marzeń i oczekiwań. I ponieście z nami tę ojczyznę w naszych sercach dla przyszłych pokoleń. I niech się tak stanie. Dziękuję.